Cześć moi drodzy, jestem Atro, witam was w kolejnym odcinku z Kingdom Come Deliverance. Moi drodzy, co dzisiaj? Nie mam zielonego pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia. Z X. Mapa, dziękuję. Teresa. Za kilka dni poprosić. Dobra, nosi wody. Nie. Dobry złodziej. Można to w sumie zrobić. Potężniejszy niż miecz. Nie. Ścierwojad. Nie. Ruina. O, herszt. A to przy okazji, jak będziemy chyba piersią dawać, to możemy tam skoczyć. Tak mi się wydaje, dobra. Uczta żebraku, 90 sztuk zajęczyny. Zabierz przypieczeń czechową, przyłóż. No dobra, to możemy zrobić ruiny i dobry złodziej. Tak, i dobry złodziej. Dobra. Także mamy konia. No bardzo dobrze, dziękuję panie Bernardzie. Tak, zrobimy coś takiego. Przejdziemy sobie przez miacho. Jest godzina 10, dobrze. Także tarabanimy się przed miach. Ostatnio żeśmy posprzedawali rzeczy, potrenowaliśmy trochę z Bernardem, także jest elegancko. Pan bez głowy. Ej! O! No cóż, gra się nie... Gra się nie doczytuje. Gra się nie doczytuje. No dobra. No, trudno, co ja mogę? Trzeba czekać na łatki. 1, 3, 5 jakaś, ewentualnie chyba w kolejności jest, bo mam teraz 1, 3, 3. Pojawiające się kury z nienacka, mury, które nie mają cegieł, tylko są oblepione czymś. Dobra, także jedziemy sobie. Ten młyn przejedziemy. Musimy się przedostać za rzekę. A nie chcę teraz brodu szukać, także po prostu skoczymy sobie za młynem przez most. O. To jest po tej stronie? Nie. A tu po co ja tędy jadę? Jest po prawej stronie rzeki, kurde. Tak? No. Mogę tędy zjechać. A nie, dobra, jadę. Pojedziemy do kuchelnika, poznamy drugiego młynarza tutaj z grupki. Tutaj, które się darzą szacunkiem. Grupka młynarzy złodziei, bardzo ładnie. Także trzymamy sobie. Kurde, jakie to jest klimatyczne. Bym jak po jakiejś powsi chodził. Kurde, naprawdę. Dobra. Trzeba uważać, bo tutaj na drodze między tymi młynami, tutaj po tej prawej stronie tego jeziora, czy to jest rzeka? To jest rzeka. Po prawej stronie tutaj, bardziej w tym lesie, to sporo chodzi zbójców, także na szybkie podróże, jakbyście jechali, to trzeba uważać. Bo się lubią czaić. Dobra. Damy tutaj z piersi, to peszek będzie miał kolejne dwa zadanka dla nas, żeby coś podpierdzielić, znowu ukraść, znaczy się elegancko pożyczyć. No i Wojciech z tego młyna tam, co widać już, tam po lewej. O, Petowit? Jakiś stary Bóg. To tam też da nam parę zadań. W sumie każdy młynarz tutaj nam chyba za 3 czy 4 zadania da. A tu lubią zbójce się jest, także uważajcie, jak już mówiłem. O właśnie. Już się zasadzili, kurde. Aj, chodź. No chodź. Oj. Będziemy pchać, to będzie łatwiej. A po czesku gada. A czemu oni mają broni? Prawda? Traf go, Henryk! Henryk! On już w koszuli biega! Kurde, Henryk! Na Boga! Nie, traf go! No a dzisiaj zły dzień chyba. Zaczyna się. Ganienie po lasie. To jest naprawdę krótki miecz, powiem wam. No, nie.
Dobra, mamy nieznany eliksir, reduktor kaca, może być. Reduktor kace, to jest śmieszna nazwa. Dobra, teraz... Zajmij, otwórz przyłbicę. Oni, mówię, lubią się tutaj kryć w tych krzokach. A gdzie spierdzielił drugi, to nie wiem. Lubię sobie po rzece pływać, biega. O, tam jest! Dzień dobry panu! Co pan tam robi? Proszę pana, co pan tam robi? Zrywamy kąpieli? Okej. Panie bandyt, halo, panie bandyt. Napadłeś mnie, mości panie, bez żadnej broni, bez niczego. A, dobra, już. Okej. Bez niczego, nic nie mieliście. Piewce, piwo, stare buty, piwo, wino. O Jezu. To się nam bandyci trafili, nie ma co. Trafili się perfekcyjni bandyci. Ale trzeba uważać, bo są czasem lepiej uzbrojeni, nawet się trafiają, dobra. Także bandytów w tym odcinku zaliczyliśmy elegancko. To jest kolejny młyn. Nie ma. Już nas znają. Panie Wojciech. Hope I can be of some humble service to you. Miller Peshek from Ratai sent me with this ring for you. A ring? Here it is. Useless fucking bauble. You must be Henry, right? Peshek told me about you. What the? Why did he throw it away? Do you know how much trouble I had to get it? Peshek said it was important to you. Like I said. It's a piece of junk. No, dobrze wiedzieć. It's just a test to see if you've got the balls to work for the miller. It's a custom of ours, testing fledglings in the trade with a nice little wild goose chase. We need to see if you'll be hobbled by pointless principles, or if you're willing to use your head. Congratulations, you passed the test, and now we'll have a few jobs for you. No dawaj, dawaj. What am I to do with these things I pilfer? No one will buy stolen goods from me. Buying and selling stolen goods is a crime. But if they're worth something, I can make sure they're properly cared for. Dobra, czyli możemy u niego sprzedawać rzeczy. Buy them from you, but I could store them for you. And you'll get some coin for taking care of them before. So if someone loses something and I happen to find it, I can bring it to you to store. And I'll get groszy. That's the arrangement. No dobra, nie mam nic na razie, także. Do you need help with anything? Just in time. There is a certain matter I need resolving. I have some scores to settle with the commander of the Talmberg Guard, and I want to get my own back. You may have heard that Sir Robart of Talmberg is a stickler for having all his gear neat and tidy. The commander of the guard? Sir Robart? I'm already confused. Just tell me what I need to do. It's like this. I want you to break into the Talmberg Armory and steal a few Waffen rocks with the coat of arms on them. Ah, and once Sir Robart finds some of his guardsmen's equipment is missing... He'll see to the commander of the guard, who's the only one with keys and answerable for their safe keeping. When Robart finds out he's losing things from under his nose, he'll have him whipped. And I'll get what I'm after. Satisfaction. Take at least 5 Waffen rocks to make it a proper stink. No dobra. Consider it done. What am I to do with the Waffen rocks once I have them? I'll burn them to get rid of the evidence. Just make sure you don't get caught. Dobra. Jakiś trening? Co, masz skradanie się? Mogę? Certainly. I'd like to practice. All right. 2600 bierzemy. Mamy skradanie. Który mam poziom skradania? Dobra. Drugi. No niewiele. Mam w obronę. Dobra, jeden punkt. I co mogę tutaj dać? W klinczu niekoniecznie pewny chwyt. O, to może być.
Jeden główny atrybut do siły. Dzik podczas biegu sprintem, niekoniecznie. Moment, czaszek. O, mu dwa. Ja bym wziął muła. Dobra, także mamy kolejne zadanie, ukraść coś z Tamberka. No, czyli tutaj stąd. A tu zanim przyjedziemy, to Boże, to jeszcze tyle do roboty jest, powiem wam. No i chodźmy tutaj. Tutaj też, jakbyście jechali sobie tą drogą, to chyba właśnie tego miejsca zaskoczyli. Także zobaczmy. Pojedziemy sobie tą drogą, ewentualnie tutaj zajedziemy i od tej strony od lasu jedziemy. Od góry. To powinno być łatwiej. Ostatnio, pamiętam, miałem dość wesołe przygody z tymi zbójcami z tej właśnie okolicy. Ale zobaczymy, czy tym razem uda się to zrobić tak, jak poprzednio mi się udało. To jest ta droga. Tak, to jest ta droga, dobra. Mogę zapisać. Ostatnio nie mogę zapisać, bo miałem limit zapisów, chyba jest 300 możliwych zapisów do zrobienia na całą grę. Także musicie usuwać stare zapisy ręcznie tutaj z systemu, jeśli wam się skończą i nie będziecie mogli zapisać, używając tego moda na nielimitowane zapisy. No dobra, dobra. Także przejdźmy sobie tutaj elegancko. Oni gdzieś tam siedzą na tych wzgórzach właśnie. I tutaj lubią mieć pułapki zastawione. A to jakieś przewalone drzewo, a to ktoś by siedział tutaj na drodze i prosił o pomoc. Wiecie jak jest. No, jesteśmy tutaj na miejscu. Ale mówię, zajadę, tędy nie będę przyjeżdżał. Może być ciężko, tam ich jest chyba z pięciu, także może być ciężko ich wymanewrować. Także myślę, że zajadę sobie tędy. Tam są, widzicie? Cofniemy. Wsteczny, pip. Tam się łachy szuszą i tam jest jeden gościu, to jest drugi gościu. To jest trzeci gościu? Nie, to jest trzeci gościu. Czyli trzech do pięciu, tak mi się wydaje, że ich tam jest. Także zejdziemy sobie od góry, będziemy mieli tutaj jakąś elegancką przewagę wysokości. Mamy zielarza. No, konna jazda, dobra. Mamy zielarza, także koło Neuhofu już jesteśmy. I zajedźmy sobie od strony tutaj południe, wschodu. Od wschodniej strony z góry zjedziemy na koniu, albo jakoś próbuję wleźć. Tam jest taki fajny motyw z kamieniem, bo oni nie potrafią po kamieniach chodzić. Tak, jak mi się uda tam zakraść, ten kamień wleźć, to będzie elegancko. To tylko będziemy ich, wiecie, gonić i ścigać. Dobra, gdzie to było? Tutaj gdzieś. Zapiszę sobie znowu. Muszę teraz znaleźć odpowiednie skały. To były chyba te skały. Tak, to były te skały. I tutaj panowie mieli problem, żeby się do mnie dostać. Były te skały. Te skały, na pewno były te skały. Dobra. Teraz musimy tylko zwabić tutaj ludzi. O, już tam jeden, widzę, wesoły pan. Nie wiem, czy mieli problem, ale mieli problem. A powinien przynieść ktoś. Halo? To był człowiek? Nie, to była gałąź. Opy, kajwy są. Dobra, są. Chodźcie. Wejdą tutaj. Ja mam problem, żeby tutaj się poruszać, także oni też.
O, dobra, jeden na jednego, chodź, chodź kolego. Dobra, spadł, idzie następny. Znaczy tak to wygląda. Jeśli oni tutaj nie zaskoczą, to zawsze możemy... I surrender, have mercy on me! To było szybkie. Możesz umrzeć? Dobra, umarł? Umarł, dobra, tamten spierdzielił, a to przyjdzie później, przyjdzie. Dobra, jeden jest się, daj, o, chodź, chodź kolego, chodź. You're dead. Oh, I'll slay you for that. Is someone there? Oh, fuck, sorry. Nie, nikogo nie ma, możesz iść. Patrzcie tak na to. Is that all you've got? Tak. Dobra, chodźcie, chodź, kto dalej. Panie szefie, chodź. No, rozrywka. Chodź. No jestem, dzień dobry panu. Panie szefem. Chodź panie. Nie przeklinaj. No chodź. Is that the best you can do? Dobra, przerwa panowie. Oj! Is that all you got? Okej, okay. Mamy tutaj sytuację patową. Gdzie idziesz? No chodź. Tak się możecie zająć z bójcami tutaj. Tam jest idzie kolejny. Celujcie w niosło, nie to pamiętajcie. Tak, wymiękam. Chodźcie się teraz polepszyć sobie, tam już przyjdzie. Gdzie uciekasz? Kurwa, fix. Ale mają bardzo ładne przekleństwa, to muszę trzeba przyznać, tak. Nie wiem, czemu nie mogę kąty załapać. Trzeba sporo tutaj, widzę, sporo życia. Dobra, tylko szefu został, tak, żeby tam ci spieszchli.
Curse it! No, now! A mi dał w cymbał, no. Dobra, dał. Dobrze, to następny. Ach, mi spierdzielił. By, wracaj, ty. Masz mu cięż miłosierdzia, no. Kurde, mamy to. Czyli standardowo. Nie, zostaw ciało. Zostaw ciało. Bierzemy tane dwa, bierzemy wszystko. A tam kolejny jest. Pan idzie tyłem, to dobrze. Wszystko oczywiście sprzeda. Na konia nałożył na razie. Co bym miał siłę, żeby biegać. I tamtego złapać. Ale chyba coś się popsuło. Nie wiem, chyba wszyscy, tak mi się wydaje, że chyba wszyscy. Nikogo więcej nie widzę. Dobra, możemy panu zbierać teraz. Dobra. Jedzenie, zjem. O, jabłko mamy. Na konia, na konia, na konia, to na konia. No, buty szlachcica są trochę lepsze niż moje. Także warhousy mogą też iść na konia, kaptur kolczy na konia, na konia. To też. To też na konia, to na konia, to na konia, to na konia, przyłbica. Też na konia, rękawica dla szlachty. Też na konia, też na konia, kamizela na konia, zarękawia też na konia. Jakaś fajna broń. Oczywiście broń nie wypierdzielają w kosmos, nie wiem dlaczego. Była tarcza, nie ma tarczy. No szkurna mać. No to co mi mięta? To jest tak mi irytuje, że nie można broni po nich zbierać. Dobra, jakbyście mieli problem, to tu możecie skitlać. Skitlać, o, jest łuk. I sobie porobić tutaj tych gości. Dobra, gdzie kolejni są, bo ja bym chciał uszy im poobcinać. Wiecie jak jest. Ja się zapisałem. Dobra, widzę jakiś kolejny bóg. Dobra, znalazłem trzech. Ten ogołocony, ten ogołocony, tam na górze ogołocony. Albo i więcej. Jedne chyba spierdzieli mi tam gdzieś w las. Do obozu wrócił. Co ty tu robisz, powiedz mi? Tak możemy nokautować ludzi?
On umarł, nie żyje? Co się stało? Chyba umarł. Dobra. Znowu nie mam broni. To jest, tak mnie irytuje to, że nie ma broni. Wszystko znika. Jakiś wesołek tutaj jeszcze. Kurna, puść mnie. O, tu się stoczył, patrzcie. Mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć mamy. Dobra. Możemy wino zatruć. Dobra, mamy też tutaj skrzyneczkę. Gęcko. Pustą? Jeszcze lepiej, ale przynajmniej wpadły tutaj punkciki do, wiecie, otwierania zamków. To jest ich cały obóz, on kiedyś wydawał się większy. Chyba tak. Tak, że to są chyba wszyscy. Także możemy do pana Bo... Robert... Ja nie mogę się nazywał. Wrócić tutaj z uszami i tutaj z tymi ostrogami. Więcej nie widzę nikogo tutaj. Nie, nikt nie gromi, nie idzie. No dobra, co w ogóle znaleźliśmy? Jakieś bronie? Lepsza strzała owiecka. Tutaj na koń. Nie, to ja używam tego. To na konia do sprzedania, jedna mi nie przydaje się. To na konia by się nie dane sprzedaje. Na konia sztylet. Łuk, wierny towarzysz też. A nie ma tej zwykłą strzała, to jest. A to jest lepsza. No dobra, to mogę też na konia dać. Zbroi coś, jakiś filcowy kapelusz. Na konia. Kaptur na konia, na konia. Lekka przeżywnica na konia. Koń nie uniesie więcej, mam łebkę. No i tyle chyba, nic lepszego tutaj nie znajdę. Poza tym parę tych kielichów, dobra. My niezbędni kowala, coś mogę zrobić? Mogę. Koniu, daj mi niezbędniki, to się naprawię. Krawca, do inwentarza, płatnerza i szewca. No, skończył się, dobra. I szewca są zbyt te, dobra. Cztery, to mogę na konia dać. To nie uniesie więcej. Dobra, ale jakieś perki mi chyba wpadły tutaj z tego co widziałem. Odnośnie umiejętności, atrybut jakiś jeden, co mi wpadło. Witalność, proszę bardzo. Maratończyk. Biegniesz wolniej, ale dłużej. Sprinter. Biegniesz szybciej, ale szybciej się męczysz. Odpowiednia strawa. Nie wiem, maratończyka bym wziął. Właśnie ludzie tutaj szybko męczą. Także ja będę miał przewagę, że będę mógł jeszcze ich dogonić. I gra zapisana będzie tak chyba nam wisieć. No dobra. Czemu ja nie mam jedzenia nic? Halo koniu. Daj mi suche jedzenie. Proszę bardzo. Na konie nie uniesie, łapkę uniesie, nie. Dobra, wracamy tutaj, wracamy szybką podróżą, no, a nie mogę, bo jestem przeciążony, tak? Tak? Tak, lecimy galopem. O, zbójcy, patrzcie, zasadzka. Cześć chłopaki, kumani, oszty w mordę. Oszty w mordę, kumani. Będzie ciężkie.
Hey, who's there? Dobra, ten ucieka. Chodź tu, mój kumanie, chodź. Dobra, jeden spierdzielił już gdzieś w las, dobra. Tu siedzi, a? Wiecie, że możecie chłopaki uciekać? A, ten już nie żyje, okej, okay, jeden padł. Uszywale, ten gość ma pikę, także to, także może być trochę niebezpieczny, nad bardzo. Już spierdzieli do lasu? Ej! Nie uciekasz, kolego, nie uciekasz. Dobra, widzę, sam umarł z ran odniesionych, dobrze. Tylko, tu był jeszcze szefu. Już możecie wstać, halo. Możecie wstać, halo. Nie, to nie. A, widzicie, kumani przyleźli. Także ze sobą. O, wstali już? Dobra, idźcie sobie. Idźcie sobie, szkoda, że mi tamten uciekł. Szefu ich. A trudno, znajdę tego ostatniego, tego jednego, co mi tutaj spierdzi. On w ogóle umarł. Pewnie mi się zsunął. Gdzieś tu chyba, co? Kurde, pieniądze mi uciekły. No nic to, może kiedyś znajdę. Może kiedyś znajdę, na razie chodźmy tutaj, bo tego tam co po prawej umarł. Idźcie sobie, tu niebezpiecznie, tam leży. Idźcie, tu niebezpiecznie jest, naprawdę. Idzie trzech kumanów, dwóch kupców złapało. A gdzie ja tu jechałem z tym kumanem tutaj? Gdzie on uciekł? Muszę patrzeć, czym się gdzieś na drzewo nie zaczepił. Nie jechałem z nim jakoś daleko, przesadnie. A nie wiem gdzie. Straciłem orientację w terenie, naprawdę. Pięknie schodzisz, koniu, pięknie schodzisz. Pozazdrościć. No nie znajdę, dobra, jadę po tego tam ostatniego, co mi tam się ostał do zlutowania. Lecimy do pana Bożka, nie pana Bożka, tylko Roberta, jak on tam miał. Robarda, o. To był kuman, tak wiecie, zaatakowałem, nie? Ale... tak, kuman. Dzięki. A jak widzicie, elegancko. Napaść, nie? Pewnie jedzie gdzieś dolną drogą. Tam pobiegł sobie. Bo tu na łąkach nie widzę nic, poza sarenkami. No właśnie takich bocznych drogach właśnie dużo takich jest, wiecie... zasadzek, także też trzeba uważać, jak szybką podróżą idziecie, zawsze możecie albo się zatrzymać, albo próbować uciec. To macie ileś procent tam na ucieczkę. A mieliśmy oddać ostrogi, uszy i następną ci... No będziemy sprzedawać, a co? No będziemy sprzedawać rzeczy. Ale blisko zamku podleźli, kurde, blisko. Zaraz konia zajadę.
Jesteś, panie Robardzie? Jesteś. Potem będziemy więcej mieli takich misji, oczywiście po trzy, bo w każdym takim większym mieście, czyli w zamku. Bernard, a nie Robard, Jezu. God save. What can I do for you? No to nikomu, haha. I've taken care of the camp. Where's the proof? Here is. Pleased to hear it. And that's not all. There's some trouble on the road to Sassau. Aha, jeszcze jeden. No dobra. Camp thereabouts. Very well, I'll take a look. I have some, let's see. What a collection. No nie. Gdzie te kolejne się poszły? Tu. No, to można by podjechać od razu do Sassawy. Ja chciałem na północ jechać bardziej. Mamy Łużyce. A dobra, pojedziemy sobie tędy, tu podsłaniamy sobie mapę trochę. No ale w kolejnym chyba będę sprzedawał rzeczy dalej. A w tym to było na tyle, moi drodzy. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. I że Kingdom Come Deliverance jest grą, którą się przyjemnie ogląda. Mam taką nadzieję, że ganienie po lesie nie jest jakoś specjalnie nużące. Zawsze coś tam ciekawego chyba wpada w oko. Panie Milton, co pan tu robi? Milton. A tymczasem, moi drodzy, to wam podziękuję. W kolejnym odcinku będziemy sobie sprzedawać rzeczy. Myślę, zbijać majątki. Tyle. Dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnym materiale. Cześć, pa, pa.